Koledzy, spotykamy się w kolejnym odcinku zakazanych rozmów, nawet tak trochę w takiej atmosferze lekko piwnicznej, podziemnej, ale chcemy dzisiaj poruszyć temat, który myślę, że jest dość taki medialny dzisiaj, nośny medialnie mianowicie ile kościoła w państwie? A jeszcze parafrazując znane powiedzenie ile to kosztuje i dlaczego tak drogo mógłbym powiedzieć ile kościoła w państwie i dlaczego tak dużo? Będziemy więc chcieli poruszyć coś, co mam wrażenie. zaczyna być odczuwalne w społeczeństwie, odczuwalne w mediach, mocno w społecznościowych mediach. No pewnego naruszenia równowagi. naruszenia równowagi między relacji między państwem można byłoby powiedzieć kościołami, ale przecież praktyka pokazuje nam, że właściwie jednym dominującym kościołem, którego wydaje się być zdecydowanie za dużo w przestrzeni publicznej. I podam tylko takie przykłady, by, by za chwilę Was o coś zapytać. Na przykład e, symbole religijne w przestrzeni publicznej. Czy nie dostrzegamy tutaj pewnego naruszenia jakiejś równowagi, pewnej nadobecności? E, święta państwowe bez ceremoniału. Świeckiego, a właściwie tylko ze stale towarzyszącym ceremoniałem religijnym praktycznie jednej religii i wyznania. Zmiany w prawie, które zmierzają w istocie do realizacji celów Kościoła, jednego w Polsce, dominującego dalszego ograniczania aborcji, dalszego ograniczania procedur in vitro. Wprowadzenia jeszcze wcześniej klauzuli sumienia, która spowodowała, że wiele lekarzy odmówiło zabiegów kobietom, zaostrzenia odpowiedzialności karnej za aborcję, wprowadzenia, ostatni pomysł, rejestru, rejestru ciąż. W sferze edukacji to są pomysły na to, żeby przecież wprowadzić obowiązkową naukę religii lub etyki, przy czym tę etykę. Tej etyki uczyliby księża katolicy, bo nie ma nauczycieli, etyków, nie, nie księży dostatecznie dużo, zamiar wprowadzenia matury z religii. Albo można mówić o tych zawierzeniach, czy to Polski, czy to poszczególnych gmin, czy pewnych przedsiębiorstw, jak ostatnio kopalni turów i elektrowni turów. Czy też pewnych dziedzin należących do państwa, jak na przykład służba zdrowia czy energetyka, przez ministrów, zawierzenia Marii w trakcie pielgrzymek jasnogórskich. A co z przepływami finansowymi, jawnymi, tajnymi, jak funduszek, fundusz kościelny, dotacje od ministerstw, samorządów dla, 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 dla kościołów, czy też na różne dzieła kościelne, a właściwie znowu jednego kościoła. A duchowni na etatach nauczycieli kapelanów w szpitalach, prawda, w służbach mundurowych, nawet w takich służbach, które nie służą wcale w polu, jak na przykład podajże służba skarbowa. A w końcu jakiś imposybilizm państwa w kwestii pociągania do odpowiedzialności karnej sprawców przestępstw pedofilskich wśród kleru. Tu bardzo nieliczne sprawy wychodzą na wierzch, w bardzo nielicznych sprawach dochodzi do, do, do postępowań zakończonych skutecznie karą. Czy nie została naruszona tu równowaga? Czy, czy nadal mówimy o ile kościoła w państwie, czy może ile państwa w kościele, czy może w ogóle mamy jakieś państwo w państwie? Co sądzicie, które z tych wymienionych, z tych wymienionych, jakby obszarów, przy, przykładów, waszym zdaniem, no to tak was najbardziej dotykają. Ja nie jestem prawnikiem, nie jestem też teoretykiem stosunków państwo-kościół. Jestem pastorem i, y, który już ma dosyć duży staż służby i który dużo słyszał, dużo widział, także w, w tej kwestii. Więc chociażby y, dziedzina edukacji. Pamiętam czas, kiedy moje dzieci chodziły do szkoły i gdzie nieustannie miałem problem Wytłumaczeniu dyrekcji szkoły yy, nauczycielom, że dzieci niekoniecznie muszą, muszą uczestniczyć w różnego rodzaju praktykach religijnych, bo i takowe są. Chociażby początek roku szkolnego, czyli wyjście wspólne do kościoła, tak samo też było na końcu. Okres na przykład rekolekcji przed świętami Wielkiej Nocy. To też zajęcia w kościele, gdzie całe grupy dzieci wychodziły pod opieką nauczycieli do kościoła. Miałem problem chociażby, co zrobić z moimi dziećmi. Kiedy próbowałem reagować, to nauczyciele byli zdziwieni, jak, jak to mi w ogóle może przeszkadzać, prawda? Jeśli się z tym nie zgadzam, to jest moja sprawa, ale jak ja mogę protestować przeciwko takiej rzeczywistości, która jest i z którą się jednak większość ludzi zgadza. I to jest taki problem, a przynajmniej był ten problem, że większość ludzi z takim samym rzeczem się do tej pory. Zgadzało. Od niedawno ktoś podnosi larum, być może środowiska bardziej świeckie, bardziej laickie, pokazują, hmm. że to jest problem, ale nie ma tej jakiejś świadomości powszechnej tej kwestii. Ale muszę ci powiedzieć, że ja miałem taką samą historię jako rodzic z moim synem w szkole muzycznej, jako, jako podstawowej szkole muzycznej, jako był członkiem chóru, miał donośny głos, więc, więc bardzo zależało szkole, żeby w tym chórze występował. No, ale okazało się, że chór był wykorzystywany do tego, żeby służyć do mszy w pobliskiej parafii katolickiej. I kiedy powiedziałem, że nie bardzo widzę to, żeby mój syn będący innego wyznania w tym uczestniczył, też było wielkie zdziwienie i nawet rodzaj pretensji. I jakby trudno było zrozumieć dyrekcji szkoły, że mogę mieć tutaj. Zupełnie inne oczekiwanie. Powiedziałem, nie mam problemu, gdyby w tym kościele katolickim był przegląd chórów religijnych, żeby w tym kościele wystąpił. Ale w służeniu do mszy e, jest to rodzaj, za w szkoły, zmuszania do uczestnictwa w aktach kultu religijnego, nie swojego, nie swojego kościoła. I ja się z tym nie zgadzam. Ja powiem, mam to samo. Uważam osobiście, że to jest rzeczywiście coś niedobrego, jeśli nie mamy możliwości, że tak powiem, wyboru, a mamy jednocześnie możliwość, że tak powiem, życia w państwie, które jest w zasadzie, że tak powiem, objęte szeroką różnorodnością wyznań, szeroką różnorodnością wyznaniową i wolności tak naprawdę religijnej. Ja pamiętam z kolei, bo tylko mogę własny przykład podać, gdzie jak miałem 17 czy 18 lat w szkole, miałem możliwość chodzenia na Etykę I przyznam szczerze, że bardzo mi się podobały te zajęcia, natomiast prowadzący miał odpowiednie kompetencje i do dziś bardzo miło go wspominam i uważam, że były to chyba jedne z lepszych lekcji, na które chodziłem, co zresztą jakby zaważyło później na moich dalszych losach i jakby poszukiwaniu różnego rodzaju rozwiązań w zakresie, czy to właśnie filozoficznych, teologicznych między innymi, czy dalszych różnego rodzaju prawnych. I osobiście uważam, że każdy z rodziców miał, ma możliwość, że tak powiem, zarówno konstytucyjnie gwarantowane, jak i w zakresie, że tak powiem, przepisów tutaj różnego rodzaju w zakresie ustawy gwarancji wolności sumienia i wyznania tego, aby dzieci, że tak powiem, chodziły do szkół tak, jak to rodzicom, że tak powiem, odpowiada, i tak jak jest zgodne to z tym, co dzieci chcą. Pamiętam sam również u siebie w szkole, gdzie nie wszyscy, że tak powiem, należeli do nurtu głównego, że tak powiem, chrześcijańskiego, a były osoby, że tak powiem, które należały na przykład do innej, mniejszej wspólnoty religijnej, mniejszego związku wyznaniowego, i one nie chodziły, że tak powiem, na te zajęcia. Chodziły tak jak ja na przykład na kwestie związane z etyką. Może szkoła rzeczywiście była jakimś wyjątkiem moja akurat w tym wypadku, choć bo miejska warszawska, natomiast przyznam że uważam, że to świetny wybór i może należałoby po prostu podjąć taki temat w dyskursie publicznym, aby jakby takich nauczycieli czy takich osób więcej po prostu kształcić, tak, żebyśmy mieli szerszy wybór niż tylko i wyłącznie przed osoby, które są po teologii, czy są księżami, czy jakimiś innymi osobami, tak, abyśmy każdy z nas miał możliwość właśnie wyboru, co daje nam pełną swobodę zarówno w wypowiedzi, jak i w myśli. Mhm, dziękuję. Ja myślę, że to, co powiedziałeś, jest, jest bardzo ważne, zwłaszcza w tym kontekście tej wielowyznaniowości, wielo wyzna, wielokulturowości. Ponieważ ja mam takie wrażenie, że to co Andrzej przedstawił przed chwilą, czyli no w zasadzie teza, taka dosyć prawie że gotowa za, za dużo tego kościoła w państwie, wychodzi. Wydaje mi się, że postawione są pewne tezy, jest pewne takie zrozumienie, że Polska jest krajem bardzo homogenicznym. Wyznaniowo. Wyznaniowo. Narodowo. No, w, tu jest wiele, wiele obszarów, ale no, mówimy w tym momencie o kwestiach wyznaniowych, o, mhm. o kwestiach narodowych. Ja sam tego doświadczyłem, że jest takie przekonanie, wyjeżdżając gdzieś za granicę, no wiadomo, zapoznaję się z ludźmi, rozmawiam i, i wielkie zaskoczenie, kiedy dowiadują się, że jestem protestantem, jak to? Polak, protestant? Więc no, myślę, że już jest pewne takie założenie, a myślę, że ono jest dosyć istotne, bo Oczywiście, my teraz rozmawiamy z punktu widzenia osób, które, no, powiedzmy, nie są w tym głównym nurcie, ale z perspektywy człowieka przeciętnego, takiego zjadacza chleba, który żyje w Polsce, no, może się to wydawać całkiem fajne. No. Czuję się dobrze w tym kraju, no bo właśnie mam krzyż w szkole, tak, bo, bo moje dziecko chodzi na, na moją katolicką religię. No i w zasadzie to jest takie moje państwo. Zresztą te hasła Polak, katolik, prawda, mhm. gdzieś tam się ciągle pojawiają. I wydaje mi się, że, że też to należy zrozumieć z jednej strony, ale z drugiej strony myślę, że wciąż potrzebna jest ta taka edukacja, że jednak w każdym, nawet, nawet w Izraelu, w każdym kraju z, będą, nawet jeżeli to będą jednostki, no będą ludzie, którzy będą się czuli w jakimś sensie może. Nawet dyskryminowani. A ja może taką jedną historię, ponieważ podzieliliście się swoimi. Już, żeby nie powtarzać przy przykładów szkolnych, bo też, też były podobne, ale prowadziłem w pewnym mieście zupełnie neutralny, można powiedzieć, program, mianowicie program odwykowy od palenia tytoniu. To było w Domu Kultury. Bardzo fajnie, wszystko przygotowane. poszło odpowiednie pisma, kim jesteśmy, kto organizuje te, te spotkania? To był dom kultury, który podlegał pod, no nie wiem, urząd gminy, no państwowa instytucja. A program prowadził Kościół Adwentystów Dnia Program prowadził Kościół Adwentystów Dnia Siódmego. Fajny, bardzo, bardzo dobra reakcja pani dyrektor. Rozpoczęliśmy to. A później, kilka dni później, pani powiedziała: no nie będziecie mogli już więcej prowadzić żadnych programów. Myśmy się zdziwiali, ale dlaczego? Co się stało? Okazało się, że w tym mieście, może nie było to jakieś duże miasto, no nie wiem, rzędu 30 tysięcy mieszkańców, yy, ksiądz Zambony powiedział, że to są rzeczy niedopuszczalne. I pani dyrektor uległa presji i powiedziała, no, że nie powinniśmy tego dalej robić. No, chyba bez komentarza to pozostawiam w tej chwili. No to ja powiem, że całkiem niedawno <laughs> przypomniano mi e, taką sprawę. Którą z kolei prowadziłem jako prawnik kościelny wspomnianego kościoła adwentystów, gdzie w Jaworzu, to w, Jaworzu w Jaworze, w Jaworze, w takim mieście gdzieś chyba w województwie dolnośląskim, jeśli dobrze pamiętam, podobna sytuacja, miały być jakieś wykłady. W jakiejś miejsc, w miejscowej szkole prowadzonej poza zajęciami szkolnymi, oczywiście dla, dla e, e, mieszkańców miasta e, i też poszło potępienie Zambony, kiedy już wszystko było wydrukowane, kiedy, kiedy poszła reklama, e, potępienie zambony, za którym poszło e, no, e, jakieś takie tutaj nacisk na to, żeby, żeby dyrektor szkoły. Jednak to odwołała, a dyrektorką szkoły była wtedy pani, obecna marszałek Sejmu, pani Witek, mhm. która na tamtym, w tamtym czasie zachowała się bardzo dobrze, bo jednak się postawiła. Bo jednak się postawiła, odwołała się do pewnych, do tego, że zbadała dokładnie sprawę, zbadała dokładnie ustawę o stosunku państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego pewne dokumenty wskazujące na to, że nie ma do czynienia z sektą, ale normalnie z uznanym kościołem, prawda? I w związku z tym ona w pełni świadomości tutaj udostępniła te pomieszczenia szkolne na przeprowadzenie tych wykładów, pomimo tego, co mówił, co mówił ksiądz. Ksiądz się z tego wycofał pod naciskiem własnego biskupa, który też się dobrze znalazł w sytuacji. No czasem, czasem nieraz kościoły się potrafią lepiej zachować niż na przykład właśnie, yy, yy, yy. a znaczy że tak, z jednej strony kościół lokalny, tamten zachował się, jego przedstawiciel nieładnie, ale kościół jakiś tam trochę wyżej, prawda, jego zwierzchnik zachował się już ładniej. Pani Witek jako dyrektorka szkoły zachowała się wtedy bez zarzutu. wtedy Natomiast, yy, no ale z tych co tu powiedziałem rzeczy, koledzy, yy, dosłownie wybierzcie po jednym, poza, poza, poza kwestią szkoły. Poza kwestią relacji okay, szkolnej. To, to może kwestie finansowania, chociażby katechezy. To się wiąże z tym. No, tak, Mówi, no ale tak, jest to jest obciążenie budżetu państwa. Nie znam teraz liczb, to są miasta. Wezmy samorządowych, ale tak, tak czy tak. To są pieniążki społeczne, na które składają się ludzie, którzy mogą mieć różne przekonania religijne lub i w ogóle nie tak. mieć, prawda? I, i, I ja osobiście, mimo że korzystam z tego, Aha. bo przecież nasi też katecheci ja osobiście od wielu lat. Ucząc religii, co prawda w kościele, ale jednak w ramach systemu oświaty, też miałem taki epizod. Jestem z, z tych pieniążków finansowany, ale ja jestem przeciwnikiem takich rozwiązania. Uważam, że ono jest niewłaściwe, że tutaj powinien być też czysty i pełen rozdział właśnie, chociażby szkoły mhm. i poszanowanie jej świeckości zapisanej, zapisanej. W ustawach, prawda? Bo mówi się cały czas o świeckości szkoły, w której jest religia finansowana z budżetu samorządów, prowadzona realizowana przez, przez ludzi z, z kościołów. Tak, jakby samorządy nie miały, nie miały na co przeznaczać pieniędzy, Chociażby. prawda? No, tak. No, czy ja, jeśli mogę, tylko powiem tak. Osobiście, jakby nie uważam, żeby to było strasznie złe, jeżeli, że tak powiem, mamy możliwość funkcjonowania w ramach przedmiotu religia. Oczywiście dobrze by było, ponieważ każdy związek wyznaniowy zarejestrowany w Polsce ma możliwość tak naprawdę prowadzenia tej religii dla swoich wiernych. Faktem jest, że żyjemy jakby rzeczywiście w pewnym, jakby tutaj gremium w pewnym sp sposób, w państwie, które rzeczywiście jest. Jakby zdominowane przez głównie jedną grupę religijną. Ale to też w mojej ocenie nie jest nic złego. To jest właśnie kwestia to, co ty Andrzeju, odpowiednich osób, odpowiednich decyzji i tego, powiedzmy, takiego, można powiedzieć, bogactwa, bo uważam, że jakby dzięki temu, że jesteśmy właśnie różnorodni, to dajemy, że tak powiem, dzięki temu istotę, że tak powiem, tak naprawdę nie tylko czegoś, co w Polsce nazywamy tolerancją, ale właśnie wolnością religijną. Mojej ocenie jakby sama kwestia jakby nauczenia religii, wiem, że na przykład za mojego taty można było chodzić po prostu na plebanie i się uczyć, nie trzeba było jakby być w szkole i nie, nie widzę osobiście nic z tym złego. Myślę, że jakbym dzisiaj zapytał mojego tatę, to też pewnie dosyć miło wspomina, że tak powiem, te zajęcia, które miał na plebanii, może dlatego, że ludzie byli inni, tak? inni księża, inne okoliczności, inny, inna czasoprzestrzeń, jeżeli chodzi, że tak powiem, o historię. Natomiast patrząc od strony takiej praktycznej, no pewnie łatwiej jest, że tak powiem, gromadzić tych wszystkich uczniów tak w jednym miejscu pewnie bezpieczniej, bo a to przejście dla pieszych, a to brak tego przejścia może jest problem logistyczny. Tak. Natomiast uważam, że i forma, że tak powiem, gdzieś na parafii, czy gdzieś w zborze, że tak powiem, nauczenia religii byłaby odpowiednia i jest odpowiednia, jak i w szkole również. Boli mnie natomiast coś innego, że tak powiem, z tych rzeczy, o których wymieniłeś, a które jakby dotyczą finansowania, czyli kwestia w ogóle istnienia dalej Funduszu Kościelnego. Uważam, że jakby jego działalność już dawno powinna zostać zakończona. Wiele lat temu pamiętam, że również i politycy z poprzedniej ekipy rządzącej zapowiadali, że tak powiem, rychły kres de facto działalności tego funduszu. Ale jakoś się brałem nawet udział w, w takich w rozmowach. Ale niestety jakoś wycofali się z tego i tak jak większość rzeczy u nas akurat, w naszej demokracji. Zależą bardzo mocno od tego, co politycy, że tak powiem, chcą przekazać. Może boją się, że tak powiem, jakiegoś lobby, że tak powiem, która jest za tym działalnością tego funduszu. Osobiście uważam, że on powinien unieść likwidacji. Dlaczego? Jest on związany z ustawą przecież o kwestiach związanych z Tutaj dobrami martwej ręki, kwestią związaną, że tak powiem w pewien sposób, z pewną rekompensatą kościołom. Ale troszkę na tę rzecz, tak. chociaż zdaniowo dobra martwej ręki, ustawa Ale wiadomo, to kwestią związana z nacjonalizacją, oczywiście przede wszystkim nieruchomości związków wyznaniowych i, i, i kościołów, tak, i kwestią związaną rzeczywiście z rabunkiem, można powiedzieć, wprost tego majątku w takiej czy innej formie, bardziej bądź mniej, że tak powiem, zgodnej czy legalnej z punktu widzenia dzisiejszego, że tak powiem, odbiorcy, można powiedzieć, obywatela. Natomiast fundusz, że tak powiem, w jakiś sposób miał rekompensować ten zabór tego mienia i następnie jakby te środki w pewien sposób można było rekompensować tak na cele między innymi związane chociażby z jakąś renowacją jakichś świątyń no i, i, i tym podobnymi rzeczami. To oczywiście jest bardzo wąskie, bo ten fundusz jakby też służy jakby do szerszej tutaj działalności. Natomiast w mojej ocenie jakby no, czasy komunizmu już dawno minęły, na szczęście. Mamy, że tak powiem, demokratyczny, wolny i silny kraj, więc dobrze by było, żebyśmy jakby rzeczywiście środki jakby z tego mogli, nie wiem, w jakiś inny celowy, że tak powiem, sposób mogli pożytkować, nie wiem, na cele związane chociażby z edukacją czy kwestie związane na przykład z leczeniem, tak, przeznaczeniem i w każdym razie jakiś inny sposób, który byłby dla nas korzystniejszy, tak uważam osobiście. No tak, ale y, y, nawet gdyby chcieć się po części, z mojego punktu widzenia, zgodzić z to, tą twoją koncepcją likwidacji funduszu, co jest zresztą powszechnym postulatem, na przykład ze strony różnych środowisk opozycyjnych. Zlikwidujmy fundusz kościelny. Ten fundusz kościelny to dzisiaj 190 milionów złotych. Tak, dokładnie. To mniej więcej 190, ale te 190 milionów złotych, to dzisiaj wisienka na torcie, mam wrażenie, tych wszystkich innych przepływów finansowych. Choćby, choćby na utrzymywanie armii, praktycznie połowy duchownych osób duchownych w postaci katechetów i kapelanów ale Aczkolwiek to jest, to jest marginesik w tym wszystkim, prawda? Ale kapelanów też, wszelkich służb mundurowych, co oczywiście miałoby swoje uzasadnienie, gdyby jakaś służba mundurowa służyła w polu, prawda, daleko od świątyń i ten kapelan jest im tam w tym polu potrzebny, tak? To ja rozumiem. Ale jak mamy do czynienia na przykład nie wiem, ze strażą pożarną, prawda, która ma swoje jednostki rzucić 100 metrów kamieniem od straży pożarnej i trafi się w kościół, prawda, to po co im kapelan, kiedy, kiedy, kiedy obok jest kościół, można się tam pójść i pomodlić. Tak? Ale nie, musi być, musi oczywiście mieć swoją pensję. To, to ten fundusz kościelny to wisienka na torcie wszystkich przepływów finansowych, które praktycznie podobno idą już w miliardy każdego roku. W kilka. W kilka miliardów każdego roku. Które idą praktycznie do jednego kościoła. A gdy likwiduje się fundusz kościelny, to zlikwiduje się też nawet na te małe kościoły, minimalne części tego funduszu, które w ich przypadku bardzo im, że tak powiem, to, 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 to życie, ich. Zakłócą. Ale Jest. muszę powiedzieć tak osobiście, że, że gdyby miało to, nie wiem, społeczeństwo oczekiwało i, 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 i dobrze odebrało, no to jestem jakby gotów nawet uznać, że, że, że i mój kościół musi jakoś w związku z tym swojego pasa zacisnąć, prawda? Pod warunkiem, że to będzie naprawdę sprawiedliwie dotknie też yy, i zamknie inne źródła. Również te inne, te poboczne finansowania yy, głównego kościoła, co, co dzisiaj przybiera formy, mam wrażenie, patologiczne. No, jeżeli jesteśmy przy tych kwestiach finansowych, chociaż może one Fort, nie, nie są naj, 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 najistotniejsze, ale ja bym może tylko <laughs> ze znakiem wielkim zapytania, bo nie mam do końca może wyrobionego zdania, ale, ale kwestia opodatkowania duchownych. To jest też y, przecież y, kwestia, która jest jakimś takim... No niewątpliwie dla kościołów jest to bardzo wygodne, ale myślę, że jest to przedmiot dużych takich napięć społecznych, bo taki zwykły zjadacz chleba y, no, zadaje sobie bardzo proste pytanie. Dlaczego jest jakaś jedna kasta, czy jedna grupa ludzi, którzy, która jest zwolniona od podatku dochodowego? A przecież mają dochody, prawda? Y, Natomiast w innych kwestiach, bo tak jak powiedziałem, może za dużo mówimy o kwestiach finansowych, to też chyba nie jest dobre dla w takim odbiorze społecznym, kiedy, kiedy Kościół czy Kościoły łączy się z pieniędzmi, to zresztą w zasadzie nie byłoby chyba reformacji, gdyby nie, nie ten problem, który zauważył już Marcin Linter, że jak gdyby Pan Bóg szedł gdzieś tam na dalszy plan, natomiast wszystko się zaczęło obracać wokół, wokół finansów. Więc może inaczej, z drugiej strony, mi nie podoba się em, taka nadmierna ideologizacja na każdym kroku. Kiedy. kiedy znaczy uważam, że może to będzie też ten temat. Rozumiem, ile... że mająca zaspokoić potrzeby dominującego kościoła. Dominującego kościoła. Ideologicznie. To wydawałoby się, że to jest oczywiste. No, tak jak już wspomniałem w poprzedniej wypowiedzi, że. No, są takie kraje, gdzie, gdzie ta różnorodność wyznaniowa no, nie jest taka, jak, no nie wiem, w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, prawda? Mhm. Są, są krajami homogenicznymi, ale z drugiej strony. Mówimy o demokracji i ja myślę, że wciąż pokusuje takie nieprawidłowe, moim zdaniem, zrozumienie tego, czym jest demokracja. Mówisz, że demokracja to są rządy większości, a zatem no, większość decyduje. Aha. Natomiast zapomina się o tym aspekcie, no, uważam, zdrowych demokracji, które wpisują w swoją definicję ochronę. Ochrony mniejszości i zaspokojenie, i jakąś taką szczególną wrażliwość na to, aby mniejszości jednak nie były w jakiś sposób dyskryminowane czy gorzej, gorzej traktowane. I wydaje mi się, że ten zapis, jeśli dobrze pamiętam, jest taki zapis, który mówi o bezstronności tak? państwa w sprawach religii, ideologii. Wydaje mi się, że. że no, należałoby dyskutować, co, co oznacza w praktyce ta bezstronność. Na czym ta bezstronność powinna yy, polegać? Bo mam takie wrażenie, że tej bezstronności nie ma. Wiadomo, że ktoś może powiedzieć, że to jest nieobiektywne, jestem duchownym kościoła mniejszościowego, ale wydaje mi się, no, mam nadzieję, że nie jestem tu hipokrytą, hip, hipokrytą. nie chciałbym yy, dożyć takiej sytuacji, że, że mój kościół staje się kościołem większościowym i teraz. Kusi mnie, a żeby państwo, w którym żyję, narzucało w społeczeństwu zasady wiary mojego kościoła. Ja bym wolał, żeby wyznawcy moi Aha. członkowie mojego kościoła, sami mieli taki komfort decydowania i życia zgodnie ze swoimi przekonaniami na zasadzie wiary w Boga. A nie, a nie na zasadzie, że. Państwo im w tym musi koniecznie y, pomóc. Mi się wydaje, że to, to, to świadczy o słabości Kościoła, każdego Kościoła. Mm -hmm. Mamy, znamy też przecież, jak to wyglądało w historii. Jest to słabością Kościoła, jeżeli nie może sobie poradzić ze swoimi wiernymi i potrzebuje do tego pomocy państwa. Mm -hmm. Konradzie, okay. zanim się mm -hmm. ciebie zapytam, co to, Właśnie zmienione kwestie, które są dyskutowane, kwestia Aborcji, prawda, zaostrzenia praw przepisów aborcyjnych, czy chociażby kwestia no, głośna strefy wolno LGBT, to są pewne zagadnienia etyczne, moralne. Po pierwsze, wydaje mi się, że to jest w ogóle bezsensowne, aby regulować moralność przepisami, bo jak można uregulować ono powinno wynikać z pewnej świadomości, z pewnego przekonania. Ale to jest apokusa, że jeśli ambona staje się słaba, prawda, jeśli nie oddziaływuje na społeczeństwo, sięgamy po. Nie ma, nie ma, nie ma siły przekonać samym słowem tak. społeczeństwa do zachowania tego, co z ambony jest zgłoszone. Tak, i sięgamy po ramię świeckie. A taka właśnie ta, ta kompilacja, to połączenie kościoła i państwa na tym gruncie ideologicznym. Cała historia mówi, ile, ile spowodowała nieszczęść, chociażby tylko w samej Europie. To sam papież Franciszek powiedział niedawno, że państwa wyznaniowe źle kończą. Rukujemy. Źle kończą, i dlatego strzeżmy się wykorzystywania, mówił o, o, o swoim kościele, do, 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 do hierarchów w różnych krajach, by się strzegli wykorzystywania władzy świeckiej dla realizowania swoich celów ideologicznych w kierunku. Właściwie państwa wyznaniowego, prawda? narzucania modelu państwa wyznaniowego, bo one źle historycznie kończyły. Konradzie, z naszego grona tutaj jesteś pod tym względem najlepiej wykształcony jesteś doktorem teologii w zakresie prawa kościelnego i też i mecenasem. Zgadzasz się z Markiem, że prawo, że, że zasada bezstronności jest tu naruszana? Znaczy, rzeczywiście na pewno tak, w jakimś stopniu muszę się niestety z tym zgodzić, tak? Dlaczego niestety? Przede wszystkim dlatego, że praktyka tak pokazuje. Gdyby roz... się w prawo, w lewo. W ja wokół, tylko tak dodam, powiem... gdyby ktoś chciał, te nasze ukryte rozmowy zakazane gdzieś obejrzeć, że to jest 25 artykuł konstytucji. Dokładnie. Jeżeli chodzi o kwestię związaną tak naprawdę, musimy wrócić oczywiście do tego, co powiedziałeś na początku, Andrzeju. To znaczy, do kwestii związanych przede wszystkim z e, ile tego kościoła w państwie powinno być, tak? I do tego, Aha. czy mamy, że tak powiem, faktyczny rozdział kościoła od państwa, czy mamy, że tak powiem, jakąś inną formę, że tak powiem, tego kościoła w państwie. No, rzeczywiście, jakby uderzając w akt podstawowy, zasadniczy, czyli konstytucję. Rzeczpospolitej Polskiej z 1997 roku, mamy tak naprawdę istotny dysonans między tymi pojęciami, ale bowiem mamy autonomię związków wyznaniowych i autonomię państwa, która ta autonomia, że tak powiem, powoduje między innymi bezstronność światopoglądom w tym zakresie, ale również inne kwestie związane z zagadnieniem, to znaczy przede wszystkim to, że władza państwowa nie ma wpływu na kościoły co do zasady. Nie ma wpływu, że tak powiem na obsadzanie tych kościołów. No bo tam jest mowa o tym, że, że to jest ta niezależność każdego w swoim tak. zakresie. Niezależność państwa od kościoła każdego w swoim zakresie. Dokładnie. Ale, nie mamy, ale nie mamy takiej można powiedzieć, klasycznej e, rozdzielności, nie mamy klasycznego rozdziału, taki, jaki możemy zaobserwować na przykład we Francji, mamy mhm. zupełnie inne, że tak powiem, odwrócone są te dipole. E, może na nasze, że tak powiem, potrzeby, w mojej ocenie to jest dobre rozwiązanie. Obecna konstytucja gwarantuje, że tak powiem, dzięki tym zapisom. Swobodę, autonomię, daje możliwości, że tak powiem, tak naprawdę rozwoju i samo realizacji, że tak powiem, tych związków wyznaniowych. Bo proszę pamiętać, że to nie jest tylko tak, że mamy jeden kościół, dwa, trzy, tylko tych związków wyznaniowych w Polsce jest przeszło sto i to bliżej 200. Także to jest bardzo duża ilość osób, które mają różne przekazy, różne kwestie związane z własnymi, że tak powiem, odczuciami religijnymi. I teraz zapanowanie, jakby nad wszystkimi, tymi związkami wyznajowymi w ramach tego rozdziału moim zdaniem też by był nie do końca zasadny oczywiście mamy też problem gdzie musieliśmy się wcielić jakby w tą większą część społeczeństwa tak to znaczy co ona też chce mm -hmm. czy chce tego żeby mm -hmm. symbole religijne były w szkołach czy chce żeby mm -hmm. <coughs> przepraszam krucyfiks był w szkole czy nie chce mamy wiele Spraw, że tak powiem, na tym tle, gdzie słyszymy z przekazów medialnych, że ktoś został karany, ktoś został wyrzucony z pracy za to, że zdjął krzyż, czy, czy, czy krucyfiks, bo coś mu w tym temacie przeszkadzało, albo dyrekcji przeszkadzało. I tu jest właśnie ten problem, że tak powiem, praktyczny. Nie mamy pewnie. Stuprocentowej bezstronności, że tak powiem, w tym zakresie, bo zawsze gdzieś ktoś decyduje, każdy człowiek, natomiast moim zdaniem zawsze ten człowiek powinien się najpierw do konstytucji udać, tak? Do kwestii również prawa do prywatności, do kwestii związanych nie tylko wyłącznie z przepisami, że tak powiem, o charakterze wyznaniowym czy religijnym, ale również do takiej prostej normy moralnej, tak? To znaczy, czy jeżeli ja coś zrobię, czy w jakiś sposób skrzywdzę inną osobę, to mówimy też w pewnym sensie o jakichś może dobrach osobistych niekiedy, Religia jest kwestią, że tak powiem, która często dzieli, jak wiemy, że tutaj kwestie, że tak powiem, wojen protestanckich chociażby związanych z zasadą cuius regio, eius religio. Ale Czyli kraj tego, tego, religia. tego religia. Ale w mojej ocenie jakby obecnie obowiązujące przepisy jakby są dobre, są przede wszystkim jeszcze do stosowania. Co gorsza z praktyki, to jest jakby to, co zauważam, to co w mojej ocenie również zauważa e, doktryna, że tak powiem, zajmująca się prawem wyznaniowym przede wszystkim brakuje czasami pewnych decyzji o charakterze norm wykonawczych do pewnych przepisów, które już dawno, że tak powiem, mogłyby zostać zastosowane. To znaczy, czego na przykład brakuje w konkretnie? Brakuje na przykład tego, że chyba poza jednym wyjątkiem od momentu, że tak powiem, zaistnienia tego aktu prawnego, czyli konstytucji, tak naprawdę rząd polski nie zdecydował się na podpisanie żadnej umowy, która by nadawała nowe relacje z jakimś innym związkiem wyznaniowym w formie ustawy. Do tej pory wszystkie inne związki wyznaniowe mają albo ustawy przedwojenne, albo ustawy z lat 90. sprzed jeszcze. E, tak naprawdę obowiązywania obecnie e, istniejącej konstytucji. Zatem jakby no, tu jest ta dysharmonia. To Oczywiście to daj, jest kwestia we, polityczna. Wejdę w słowo, bo to chodzi o ten artykuł 25 Konstytucji, który mówi, że e, e, relacje w, piątym, w czwartym ustępie relacje między Kościołem katolickim a państwem są regulowane konkordatem tak i, i ustawami. A konkordat ma charakter umowy międzynarodowej, i żeby zrównoważyć ten przepis, stworzono przepis ustępu 5, że relacje państwa z innymi związkami wyznaniowymi są regulowane ustawami uchwalanymi na podstawie wcześniej zawartych umów z tymi kościołami. No i od 97 roku. No w zasadzie nie podpisał przypadku przypadkiem, przypadkiem tak. że finansowania samosłabnego seminarium, seminarium duchownego, tak. duchownego. Nie podpisano żadnej, nie podpisano żadnej umowy. W tym umowy. W tym Tyle lat. I żadnej innej. Ale trzeba, trzeba powiedzieć, sensie, że jest ponad 20, ponad 20 związków zadaniałych, które się o to starały. To też wa wa warto, żeby o tym I powiedzieć. Tak, po czekały na ustawową regulację, żeby, żeby wcześniej opracować jakieś umowy i nic. Nawet kiedy, nawet kiedy nowelizowane są ustawy wyznaniowe już istniejące, praktycznie władza się nie zwraca o, o ich umówienie się w tej sprawie z tymi kościołami, znaczy, tylko dokonuje sama. Znaczy według mojej oceny i znaczy wiedzy jakieś tam prace powiedzmy, legislacyjne trwały, były, istniały rzeczywiście w odpowiednim resorcie, z tym, że jakby no nie wyszły poza jakby de facto ten, te prace powiedzmy o charakterze typowo legislacyjnym. Tak? No brakuje przede wszystkim woli politycznej, nie wiem, czy jest to związane z tym, że rzeczywiście mamy jeden główny kościół, że tak powiem, jakby i to blokuje jakby rządzących, żeby dodatkowo nie dopuszczać może nowych, że tak powiem, związków wyznaniowych, przy czym należy pamiętać, że te same prawa tak naprawdę i tak mają wszystkie pozostałe związki wyznaniowe w ramach ustawy o gwarancji wolności sumienia i wyznania. Ale jednocześnie ustawa reguluje, że tak powiem, nieco szerzej niektóre zagadnienia i dawałaby, moim zdaniem, tym mniejszym, niektórym podmiotom również kwestie chociażby związane z małżeństwami, co moim zdaniem jest ważne o skutkach cywilnoprawnych, czy, czy kwestiami związanymi, nie wiem, z chociaż kwestią związaną nie wiem, z pracą, czy innymi aspektami związanymi z ich konkretnymi świętami religijnymi. Mhm. Ale tutaj kilka razy powiedziałeś o. o... O tym, że Konstytucja nam gwarantuje. Ja mógłbym jednak po no, paru ostatnich latach i obserwacji życia publicznego i politycznego zapytać, a kto zagwarantuje Konstytucji, że będzie przestrzegana? No, bo ona nam gwarantuje wiele praw, tylko, tylko już, nie ma, już nie ma gwaranta tego, żeby ona była przestrzegana w całym zakresie i spektrum swoich różnych przepisów. Więc mamy dobre przepisy. Ale chyba jednak woli politycznej, żeby były one przestrzegane, brak. I może jeszcze jedna kwestia, tak. Nie tyle może. A, a gdzieś tam w tle jest ten kościół, którego wydaje się tak. być za dużo. Nie tylko brak ich przepisów wykonawczych, ale jaka jest w ogóle percepcja tych ustaw w społeczeństwie, nawet wśród różnych decydentów. Chociażby dwa takie znowu przykłady. Kwestia wpisywania ocen na świadectwo z religii na świadectwo szkolne. To wynika też chociażby z ustawy w przypadku naszym Kościoła Adwentystów nie, siódmego, tak, ty, w stosunku do tego państwa do Kościoła Adwentystów. Ma prawo prowadzić prawo, nauczanie tak... religii w pozaszkolnych w punktach katechetycznych. Ja wielokrotnie ingerowałem w szkołach, gdzie nauczyciel lub dyrektor danej placówki odmawiał się i odmawiał konsekwentnie, co najwyżej jeśli szukał jakiejś rady, to szukał rady u katechety, nawet nie u dyrektora mhm. czy w kuratorium mhm. oświaty. Co więcej, ja podjąłem wiele ingerencji, interwencji w kuratorium oświaty, i tam musiałem również tą ustawę pokazywać, prawda? Niejako tłumaczyć. I tak jest, tak jest na. na, na, na w, chociażby wizyty w szpitalu. Teraz mamy problem, bo, bo mamy trudny dostęp do szpitali jako powiedzmy kapelani, duchowni innych wyznań. No jest czaskowitowy, jasne. Ale powielokrotnie pytanie: przychodzę i mówię, że chcę odwiedzić swoją wyznawczynię czy wyznawcę, jestem pytany, kim jestem. Przedstawiam się, ale proszę pana, czy pan jest jakąś osobą z rodziny? Nie, ja jestem pastorem tej pani, ale my tutaj nikogo poza rodziną nie, nie wpuszczamy. Pytam się, a jak jest w przypadku księdza Kapelana? Czy ma, ma dostęp? No tak, no, ale to jest ksiądz Kapelan w Kościoła Katolickiego. Więc w przekonaniu jest, tych ludzi jest to, że. Że on może. Że on może, prawda? On może, inni mają tutaj pewnego. Ograniczone możliwości albo i w ogóle nie mają, więc nie ma w ogóle świadomości, że takie przepisy funkcjonują, i nawet nie ma dobrej woli ze strony decydentów, żeby czasami zapoznać się, jak to jest wszystko uregulowane. Oni odmawiają, nawet nie próbując wniknąć w zapisy w tej ustawy. No muszę Wam powiedzieć, że przypomniało mi to troszeczkę, a może wynika to też po, po, poniekąd ten poziom świadomości czy nieświadomości. I to, co powiem, nie jest anegdotą, ale autentyczną sytuacją z 2011 roku, kiedy ówczesny prezydent Bronisław Komorowski odwiedził na audiencji w Rzymie papieża Benedykta XVI. To było bodajże przy okazji beatyfikacji Jana Pawła II. I wypowiedział wtedy podczas tej audiencji takie zdanie, no, coś go poruszyło dogłębnie, duchowo podczas tej audiencji, że taki wzruszony powiedział do papieża, nie wiem, czy zacytuję dokładnie, ale to mniej więcej o to chodzi, że wasza świątobliwość, kościół, do którego należy, teraz widzę, że kościół, do którego należy Polska jest częścią takiego większego kościoła powszechnego. Mnie Aż podniosło z krzesła, kiedy to usłyszałem, czy przeczytałem, że z ust prezydenta Rzeczypospolitej, czyli państwa, w którym obywatele są wierzący, niewierzący inaczej która, wierzący. Konstytucja mówi wierzący w Boga. I nie podzielający, i nie podzielający, nie podzielający. Tak, tej, tak, te, tej wiary. I, I razem tworzymy naród. I to jest nasza rzecz wspólna. I prezydent naszej rzeczy wspólnej mówi do zwierzchnika innego państwa, innego kościoła. Innego państwa, jako, jako jednostki tutaj takiej międzynarodowej, ale też kościoła. Mówi. Kościół, do którego należy Polska? Polska do kogoś, do jakiegoś kościoła należy? Do kościoła, które jest częścią kościoła, którego stolica jest w Watykanie? Poza granicami. Z całym szacunkiem dla pana prezydenta, z całym szacunkiem dla tego kościoła i tego państwa, to moja Polska, w którą ja chcę wierzyć i której patriotą jestem. Nie należy do żadnego kościoła. Ani do mojego, mhm. ani do cudzego, choć się tak może komuś wydawać. Ale sam fakt, że ktoś się mógł w ten sposób przejęzyczyć. Głowa państwa. Znaczy, ja bym to wybaczył, bo być może był po dobrym obiedzie na przykład w Watykanie, ale skoro już o tym Andrzeju mówisz, zobacz, czy ktokolwiek pyta o nas, się o tych aktach zawierzenia Polski, tak. narodu czy Marii, czy uczynieniu Jezusa królem, prawda? Tak. Y, y, Polski. Również nikt nie pyta, ani mniejszości wznaniowych, ani ludzi niewierzących, czy na taki akt zawierzenia zg zgadzają się, prawda? Czyli coś zostaje. Ktoś zostaje zawierzony bez jego, bez no dobrze, jego ale, 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 ktoś powie, ale ktoś ci powie: No dobrze, ale przecież. Równy ten, ale przecież ten człowiek, ten, ten prezydent, ten prezydent, ten przewodniczący gminy, prawda? Ten dyrektor, oni też mają wolność sumienia i wyznania i oni w ramach swojej wolności sumienia i wyznania dokonują takiego zawierzania. To dobre tłumaczenie? Ja, jeśli dobrze pamiętam, chyba pan prezydent Komorowski był wykształcony historykiem, tak. jeśli mnie pamięć nie myli. Może tutaj jakby. Kontemplacja, że tak powiem, szeroka szła w kierunku Dagomejudex, które jakby rzeczywiście mm -hmm. zawierzało Polskę tutaj wszechstronnie, że tak powiem, rzeczywiście. Takiego aktu prawnego z średniowiecza, tak, tak. no, prawda? Właśnie, było, I myślę, że może tak. myślał o tym. Natomiast na 100% nie jestem na ten temat przekonany. Skądinąd mamy rzeczywiście taki problem o charakterze rzeczywiście bezstronności światopoglądowej, co, co żeśmy już jakby rozgryźli. Jest to, myślę. Do zrobienia. Natomiast pytanie, czy w sposób jakby taki techniczny, kazuistyczny da się uniknąć tego typu rzeczy. No pamiętajmy, że wszyscy jesteśmy ludźmi. Pan prezydent też na pewno, że tak powiem, jest członkiem jakiegoś kościoła. Może z tych względów, że tak powiem, jego powiedzmy sumienie jest zgodzi, jakby z tym, co mówił. A pozostałe osoby mogą z różnych powodów się czuć urażone. Natomiast patrząc od strony takiej praktycznej. Myślę, że nie wyeliminujemy z życia publicznego jakby wszystkich symboli religijnych, ponieważ jakby doszlibyśmy do sytuacji, w której jednak jakaś grupa osób może się z tym nie zgadzać. Więc mm -hmm. myślę, że trzeba by było akurat tą konkretną wypowiedź potraktować jako taką prywatną, a nie o charakterze wyłącznie państwowym, choć wiem, że że jest to głowa państwa, tak mi się wydaje. No tak, ale jednak mamy do czynienia, to nie tylko, żeby się nie, upiera nie upierać przy jednym, ale często mamy do czynienia... Z sytuacjami, kiedy przedstawiciele władz na różnych <knie> poziomach, prawda, Różnych władz publicznych, od samorządów do, do, do władz państwowych, ministrowie, premierzy, prawda, prezydenci, biorą udział w różnych w różnych wydarzeniach religijnych o charakterze kultowym. No, i można powiedzieć, że ja też nie mam pretensji pod warunkiem, na przykład, gdyby rzeczywiście był istniał pewien na przykład ceremoniał świecki obchodzenia świąt państwowych. Które byłyby najpierw obchodzone zgodnie z ceremoniałem świeckim, który byłby do przyjęcia dla wszystkich obywateli naszego kraju, a potem byłaby jakaś część o charakterze bardziej prywatnym, na przykład kościelnym. Ten czy inny kościół by jeszcze swoje robił uroczystości, w której prezydent, premier, minister, nie wiem, burmistrz gminy, prawda, prezydent miasta, chciał uczestniczyć jako członek danej społeczności. I sobie bierze w tym udział i niekoniecznie ma ona już wyraz wtedy publiczny. To rozumiem. To rozumiem. Jest ale w momencie, kiedy nie ma żadnego świeckiego ceremoniału, a wszystkim tym uroczystościom nadaje się ryt kościelno-państwowy, to dla mnie bardzo trudno się w tym wszystkim odnaleźć jako wyznawcy innego wyznania. Źle się trochę czuję, że to jest święte niby z jednej strony moje, a z drugiej nie mogę się w tych ramach, w które je wtłoczono, odnaleźć. Ja myślę, że mi osobiście krzyże nie przeszkadzają w, w, przestrzeni, w przestrzeni publicznej. Żeby to się tylko do nich sprowadzało. Żeby to się tylko, to jest pewien symbol, ale żeby się to tylko do nich nie sprowadzało. Chociaż zdaję sobie sprawę z tego, że mogą być ludzie, którym no z jakichś tam powodów. No, jest różne podejście, prawda, do, do, do symboliki religijnej. Może to przeszkadzać. Chodzi, wydaje mi się, że chodzi o coś zupełnie innego. Czemu, czemu służy to. No, przepraszam, że użyję takiego słowa. W zasadzie to już będzie odpowiedź. Znaczenie terenu. Czy, 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 czy to nie jest? Czy Krzyż jest bo, krzyżem, czy jest rodzajem pa, pa, palika do, mierniczego, że wbity w to miejsce dokładnie. sprawia, że to miejsce należy do dokładnie. mnie? Dokładnie. Bo, bo jeżeli no, oczywiście, ja jestem akurat człowiekiem wierzącym i pewnie ktoś, kto jest ateistą i może powiedzieć żadnych krzyży i w ogóle nie, żadnej religii, nie zgodzi się ze mną, prawda? Ale no, mówi teraz jako osoba wierząca: Dla mnie Krzyż jest. Yy, Pewnym bardzo ważnym symbolem, który wskazuje na, na zbawienie, wskazuje na golgotę, wskazuje na Chrystusa. I okej, okay. tylko że jakoś, jako, jako, jako obywatel polski, y, bardzo rzadko te krzyże y, są łączone w tej przestrzeni publicznej właśnie z tym. Z tymi treściami. Z tymi treściami. Ten krzyż, mam wrażenie, czasami jest Co? wykorzystywany do, do celów, no właśnie politycznych. Tu stoi krzyż, I... który mogliśmy zawiesić nawet nocą, wbić w ziemię tak. nawet nocą, ale skoro już tu stoi, to w tym miejscu ma w przyszłości stanąć kościół. I, i to co jest coś więcej właśnie, i dlatego i, i akurat z tej perspektywy mi to yy, przeszkadza, czy mnie to razi, chociaż nie będę z tym walczył. No ale znowu no, mamy poka całkiem pokaźną grupę ludzi, nie wiem, religijnych czy niereligijnych, yy, którzy no, <laughs> mogą do tego podejść jeszcze inaczej. Ale kiedy mówimy tutaj o tych wypowiedziach takiego czy innego prezydenta, wydaje mi się, że to jest kwestia pewnej wrażliwości i tego wszyscy się, a szczególnie przywódcy powinni uczyć. U nas funkcjonuje coś takiego w, w naszym, nie wiem, duszpasterstwie też mamy różne, rozstrzygane problemy w, w kościele. Takie powiedzenie, że należy rozróżnić pomiędzy grzechem a grzesznikiem. Mhm. To hobby. jest bardzo, to jest bardzo. Trudne oczywiście. Czyli po prostu. Odróżniamy. To rozwinę analogię. An, no właśnie. jest jakaś analogię. Rozwinę, rozwinę analogię. Tak samo jak, jak, jak rozróżniamy między grzesznikiem a, 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 a grzechem, myślę, że fajnie byłoby, gdyby przywódca, który jest jednocześnie prezydentem państwa czy premierem, no, fe, pełni funkcję publiczną, a jednocześnie jest. Katolikiem, prawosławnym, przedstawicielem wyznawców wyznania mojżeszowego, wszystko jedno, prawda? Żeby umiał to rozgraniczyć. Czyli, jeżeli jestem osobą publiczną, jeżeli jest, zostałem powołany na ten urząd jako niech będzie już najwyższa ranga prezydent Rzeczpospolitej, to reprezentuję Rzeczpospolitą, prawda? Tego suwerena, takie ostatnio zdanie, bardzo, wyrażenie bardzo modne. Natomiast przestrzeń wiara w mojego Boga, to, że jestem takiego czy innego wyznania, to szczególnie właśnie dlatego, że, że jestem prezydentem, że pełnię taką ważną funkcję. Ze względu na tą moją wrażliwość, na moje zrozumienie właśnie demokracji, demokratycznego państwa prawa, Ponieważ jest to sprawa bardzo wrażliwa, jest to sprawa bardzo subtelna. Myśląc o tych obywatelach, którzy nie podzielają moich wierzeń, nie będę tego w nadmierny sposób akcentował czy wykorzystywał w swojej służbie publicznej, co, co nie przeszkadza mi w udaniu się w, w niedzielę czy w sobotę do, do, do mojego kościoła. kościoła prywatnie. Mamy takie przykłady w naszym kościele, y, y, adwentystów, którzy zostali powołani na premiera, na przykład w różnych, częściach, w różni, świata. W różnych części, częściach świata, I, i kiedyś mieliśmy taką sytuację, że tutaj przyjechał jakiś wysoki rangi w, 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 urzędnik, jakiegoś, już nie pamiętam, czy to był premier, czy to był jakiś dyplomata. W każdym razie przyjechał do, do, do Polski i, i w, w, oczywiście miał tam różne spotkania służbowe. W sobotę w ramach swojego czasu prywatnego. Przyszedł do, do, do kościoła. Bez żadnej pompy. Bez pompy, bez kamer. To była jego zupełnie prywatna, prywatna sprawa. I ja to rozumiem i to jest oczywiście okay. absolutnie, nikt się nie powinien swojej wiary wypierać, mm. ale ja bym się chyba źle czuł, y, niezbyt komfortowo, gdybym przyszedł do swojego kościoła. No, jestem jakimś ważnym urzędnikiem, mm. a tu ktoś najeżdża z kamerą na mnie, jak się modlę, ja potem widzę siebie modlącego się, w, w, tak, na pierwszych stronach tak. y, o, prezydent się... Koledzy, mówi. pozwólcie, że jednak bo czas nas troszeczkę już też ogranicza, więc odwrócę teraz pytanie, bo to, że chyba wszyscy zgadzamy się z tym, że ile kościoła w państwie, że zdecydowanie za dużo, że doszło do jakiegoś no, przegięcia tego wahadła, prawda? I, I który może spowodować, jeśli dojdzie do jakichś zmian, że ono się z kolei odbije w zupełnie drugą stronę i, i, i pójdzie za daleko od jakichś jakiej, żądań, postulatów całkowitej eliminacji w ogóle sfery religijnej ze sfery publicznej, co też nie byłoby, myślę, dobre. Ale odwróćmy pytanie. Jako, że nie jest zasadniczo pytaliśmy, ile kościoła w państwie, odwróćmy je, zapytajmy, ale już bardzo pokrótce liczę na Wasze odpowiedzi. W takim razie a ile państwa w kościele? Albo jeszcze precyzyjniej, czy kościół ma prawo poruszać tematykę polityczną? Czy ma prawo ingerować w sferę polityczną? Czy każde poruszenie z ambony kwestii politycznej jest od razu ingerencją w politykę niedozwoloną i nie powinno mieć miejsca? Czy w ogóle jest na to, czy są na to jakieś podstawy biblijne by mówić? Że kościołowi nie wolno się w sprawach dotyczących sfery politycznej wypowiadać w żaden sposób. Coś macie do powiedzenia, panowie pastorze? Moim, zda moim zdaniem można się wypowiadać i należy się wypowiadać, bo bardzo wiele kwestii. Zresztą trudno dzisiaj odróżnić, co jest polityką, a co polityką nie. Jest wie, wie, wiele kwestii, wiele decyzji, wiele tematów. No jednak w stan szpitali to jest polityka zdrowotna. No dokładnie. I to polityka zdrowotna, ale wiele rzeczy, no, chociażby ostatnio, problem to, to, tego, co się dzieje na granicach, problem humanitarny, to jest jednocześnie staje się problemem moralnym, gdzie nawet duchowni powinni zabierać głos tylko. Myślę, że zależy odróżnić zabieranie głosu od wywierania, znaczy wywierać wpływ też można, tylko od. od od takiego, takiego wpływu, który, który, który ma polegać na tym, że ponieważ to akurat powiedział dany duchowny, dany dany duchowny to teraz państwo ma się temu podporządkować, bo to powiedział duchowny. Odróżnić właśnie kwestię prawa do wypowiedzi od wpływu takiego ściśle politycznego. Tak? Prawa do esenzowania zachowań politycznych, które mają wymiar moralny. Dokładnie. Poza tym, no, ja myślę, że ile kościoła, ile, kościoła w pańs ile państwa w Kościele. Yy, do, uważam, że też to nie może tak być, żeby Kościoły były zupełnie poza prawem, bezkarnym. Są, są, są różne, różne kwestie, które yy, związane są no, chociażby no, ze zwykłym łamaniem. Na przykład, prawa. czy państwo może wejść do kościoła z siłami swoich służb, na przykład i powiedzieć proszę nam wydać dokumenty dotyczące jakiegoś przestępstwa, o którym wiemy, że do, w ramach waszego kościoła, mm -hmm. przez waszego duchownego się dokonało? Jeżeli jest to przestępstwo, to, 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 to jest przestępstwo, no to dlaczego ktoś jak ma najbardziej poza. prawem? Mm -hmm. poza... ale, może no, ale inny... są tacy, którzy się bronią, mówią, nie, nie to jest autonomia, Kościł rządzi w swoich własnych sprawach swoim własnym prawem. No mamy rzeczywiście w Polsce, chyba tak jak w większości, że tak powiem, państw europejskich, problem i nie tylko z kwestią niezałatwionych spraw związanych z przestępstwem pedofilii, tak, wśród o. duchownych. I tu jest, że tak powiem, moim zdaniem naj, taki najbardziej jaskrawy. jaskrawy przykład, że tak powiem, czasami może braku, że tak powiem, rozwiązania, że tak powiem, tego zagadnienia. Oczywiście tych spraw, które mamy nierozwiązane, jest wiele, ale to jest chyba taki najbardziej jaskrawy, najbardziej, że tak powiem, znany. I rzeczywiście woła to troszeczkę o pomstę do nieba, że wciąż jakby ten temat widnieje, wciąż jakby się nim, że tak powiem, mass media również muszą zajmować, no bo jest nierozwiązany, rozwiązany boli, że tak powiem, społecznie nie tylko pewnie ofiary, ale również i opinię publiczną. Natomiast tak właśnie odnośnie, że tak powiem, kwestii związanej, że państwa jest za dużo w kościele, czy, czy, czy na ile może się my tutaj, że tak powiem, w polityce pokazywać bądź nie, no trochę pójdę w kontrze i uważam, że w ogóle jakby zarówno Kościół, jak i Państwo nie powinno mieszać się do relacji, mm. że tak powiem między Kościołem, a Państwem, a Państwo, a Kościół ee, może trochę ta dziwna zasada że tak powiem stara, czyli oddajcie królowi co królewskie, mm. a Bogu co boskie że tak powiem byłaby tutaj najlepszym, że tak powiem przykładem ale dlaczego? No bo właśnie, jakby, jeżeli Kościół, że tak powiem, wypowiada się w sprawach, że tak powiem, które dotyczą polityki, a wiem, że niekiedy jeden z największych kościołów to robi. To wtedy, że tak powiem, mamy takie może błędne, może niebłędne przekonanie, że jakby tam rządzi polityka, tak? a może nie od tego ten kościół jest, żeby w nim rządziła polityka, tylko on jest właśnie od tych kwestii moralnych. Ale mhm. może dlatego, że on jest największym kościołem, postrzegany jest jako kościół, który ma taką moc sprawczą, że jak się wypowiada, to wtedy, to wtedy władza się liczy, bo on jest największy. Może to oznacza, że, że, że nie powinniśmy dążyć do sytuacji, że dany kościół jest największy. Może właśnie pluralizm jest taki, że jak jest większa ilość kościołów, których wpływ na, na, na sferę polityczną będzie mniejszy, bo nie są tak. bo nawet są zrównoważone. Prawda? Ich wpływy są zrównoważone według zasady równouprawnienia kościołów, to może wtedy. Każdy z nich może się wypowiedzieć krytycznie w jakimś przedmiocie, który uważa, że powinien ulec zmianie w relacjach zewnętrznych, w życiu publicznym, w życiu politycznym, ale jednak to wcale nie oznacza, że władza zaraz posłusznie będzie to wykonywać, ponieważ szanuje to zdanie, przyjmie, rozważy, ale niekoniecznie musi się do niego. Ale Kościół robi swoje, zwraca uwagę na postępowanie niemoralne nie tylko swoich wyznawców, ale w ogóle świata otaczającego, mm -hmm. również władz, jeśli wpływ tej władzy, która się niemoralnie zachowuje, przenosi się również na życie kościelne. Byłaby idealnym, mm -hmm. że tak powiem, sytuacją, gdybyśmy mieli rozdział. Bo ryba psuje nie, się nie nie od głowy. Oczywiście. No Jeszcze dalej, właśnie kwestii, ile państwa w Kościele. Najnowsza sytuacja, pewien precedens, bo zobaczcie, państwo się jednak na przestrzeni tej najnowszej historii nie, nie, za bardzo, nie za bardzo ingerowało w życie wewnętrzne kościołów, w kwestii nabożeństw i tak dalej, ale sytuacja pandemii wymusiła no, pewne dziwne zjawiska, których w dużej mierze popieram, prawda? bo chociażby to, że zaczęto ograniczać liczbę uczestników nabożeństw tak? za przekroczenie pewnych norm Roziły nawet pewne sankcje karne. Nie wiem, czy były egzekwowane, czy, czy w ogóle nie niektórych Nie tak, ale tylko. W tak, Czy znaczy może były nakładane, jak było z egzekwowaniem, nie, nawet tego nie wiemy. Nawet jakieś groźby zamknięcia kościołów, prawda? Ja rozumiem całą złożoność tej sytuacji, rozumiem jakby słuszność, ale wielu zaczęło pytać, wiele osób różne wyznania, ingerencja? czy nie jest to nadmierna ingerencja państwa. Jeśli pamięta, nawet chyba arcybiskup Jędraszewski Stosował jakieś, jakieś, jakieś pismo w tej kwestii, uznając, że ta ingerencja państwa w, w życie Kościoła, zakłócenie pewnego rytmu pracy, zakłócenie na, nabożeń z świąt kościelnych w tym czasie, no, no była, była niewłaściwa. Jest pewne niebezpieczeństwo, bo może być ustanowiony precedens, chociażby ten, w słusznej sprawie, ale może być potem użyty do innych kwestii, do dalszej ingerencji, do Pewnego dyktatu państwa w sprawach no, wewnętrznych. No, skoro podajesz ten przykład, to go tylko pociągnę i powiem, że, że właściwie biskup wypowiedział się w taki sposób tuż przed latem bodajże tego roku, czyli wtedy, kiedy epidemia w okresie letnim się jakby wycofywała, władza się do tego postulatu przychyliła takie regulacje stworzyła, ale teraz, kiedy epidemia znowu przyspieszyła, władza już nie ma odwagi wrócić do ograniczeń ilości ludzi na nabożeństwie, na nabożeństwach w kościołach. Między innymi dlatego, że się tak biskup Jan Raszewski wypowiedział. Znów widać wielką moc sprawczą jednego kościoła względem, względem władzy. Tam pewnie inne wchodzą w kreatrybuty. Ale ja tak właśnie do wypowiedzi Mariusza. Wydaje mi się, że to są trudne rzeczy, bo ta, ta równowaga, my, my tak naprawdę tutaj mówimy o równowadze pewnej, uh -huh. prawda? Więc no, zawsze są w tej równowadze jakieś tam widełki w tę czy, czy drugą uh -huh. stronę. I oczywiście, że istnieje takie niebezpieczeństwo, że władza może to, to wykorzystać. No to akurat został podany przykład pandemii. No, ale z drugiej strony, dlaczego? Dlaczego akurat Kościół, to samo pomieszczenie zamknięte, jakim jest, nie wiem, Dom Kultury, Kino, Teatr i cokolwiek innego, autobus, ma być wyjęty spod tego prawa. No, no pomijam już tam te śmieszne takie skrajności, że no, wirus nie tyka ludzi wierzących, prawda? Ale, ale no dlaczego? Dlaczego właściwie nie? Wężykiem, Więc, wężykiem. wężykiem, wężykiem. Ale, może być oczywiście taka sytuacja, i rzeczywiście Kościoły powinny tutaj bronić tej swojej autonomii, tej, 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 tej swojej suwerenności, ale jednak myślę, że w granicach roz, rozsądku. Ale Popatrzmy, autonomia to jest, to jest prawo do rządzenia się w swoich swoi, sprawach, swoim własnym prawem, ale pandemia nie jest moją mm, własną sprawą. To są sprawy, które, no właśnie, no, żyjemy w, we wspólnej przestrzeni. No, może taki podam przykład, bo my tutaj się oczywiście koncentrujemy na tym silnym, chociaż no, ja uważam, że. Silny, każdy silny, czy to mhm. jest Kościół, czy to jest państwo, mówiliśmy o tym prezydencie przed chwilą, prawda? No, powinien mieć taką umiejętność, mądry silny, mhm. umiejętność samoograniczania się, prawda? Mhm. I, i, I większą skłonność do zwrócenia uwagi na tego mniejszego. Zresztą to jest takie chrześcijańskie, żeby bardziej pomagać tym słabszym, a nie tym, a nie tym silniejszym. Ale z innej może beczki przykład, mówimy o tej ingerencji czy, czy, czy tym wpływie. No, no, Istnieje niebezpieczeństwo, są, są, są różnego rodzaju skrajne organizacje religijne, kościoły, które mają jakieś dziwaczne, z, dziwaczne, no, każdy może powiedzieć, że coś jest dziwaczne, ale z mają jakiegoś jakieś, z jakiegoś punktu widzenia dziwne, czy nawet nieakceptowalne z punktu widzenia prawa, etyki, jakieś tam zasady. I czy, i czy państwo ma ingerować, czy nie? No, prosty przykład, jest nieraz kwestia dyskutowana no, pewnego wyznania, które które odmawia swoim wyznawcom możliwości transfuzji. Prawda? Inne wyznanie dopuszcza wielożeństwo. Inne wyznanie wielożeństwo. No i teraz, ja rozumiem, I jeżeli religia, to jest decyzja człowieka dorosłego, okej, okay, nie chcę transfuzji, w porządku. Ale jeżeli to jest dziecko... I teraz pytanie, czy państwo, lekarz w szpitalu, ma prawo w imię wolności religijnej, znaczy nie ma prawa w imię wolności religijnej bez zgody Dokonać tej transfuzji, bo chce ratować życie dziecka, czy ponieważ musi się liczyć z każdym z każdym wierzeniem, z, z każdą postawą, no bo ktoś sobie tak wierzy, czy może tę zasadę złamać, no I, czy to będzie, i czy to będzie nadmierna ingerencja państwa, czy jakiejś instytucji w życie danej organizacji? Póki co w Polsce w takich sytuacjach no. zawsze można oddać sprawę pod natychmiastową decyzję sądu, i sąd może orzec, i lekarze mogą zachować się tak jak uważają, że należy. Pozwólcie, że skonkluduję, bo już jakby przekroczyliśmy troszkę czas naszej dyskusji. Oczywiście, na konferencjach naukowych to się często i to prawniczych tak robi, że, że po takich dyskusjach formułuje się postulaty delegeferenda, czyli takie postulaty do, do ustawodawcy, że, że, że zgromadzeni po dyskusji uważają, że trzeba by zmienić takie, takie, takie sprawy. No, myślę, że każdą z rzeczy, którą wymieniłem, należałoby tu coś na zmienić, więc, więc, więc niech ktokolwiek, kto być może wysłucha nas i do kogo dojdzie ta nasza zakazana rozmowa w, gdzieś tam kiedyś, to niech wie, że we, we wszystkich tych rzeczach, które zostały tu wymienione, zwłaszcza na początku, dostrzegamy zachwianie równowagi i że, i że ta równowaga powinna zostać przywrócona nie w kierunku całkowitej eliminacji. Jakby życia religijnego, ze sfery publicznej, bo nie o to chodzi. Ale żeby nastąpiła, nastąpił powrót do zdrowej równowagi, choćby na bazie istniejących przepisów, które jednak niech wreszcie zaczną obowiązywać. Natomiast chcieć tak zamknąć być może również od strony może biblijnej. Czy, czy Biblia wyznacza nam jakieś tutaj granice, czy, czy jakieś zasady tych relacji, prawda, pomiędzy. Między organizmem państwowym szeroko pojętym, bo on się przecież na przestrzeni historii zmieniał, państwa miały różne formy, prawda, a, a osobą wierzącą w Boga, tak? No i tutaj już jedna z takich zasad padła, bodajże mhm. tutaj ty wspomniałeś o tym. Że oddajcie to cesarskiemu cesarzowi, co Boskiego Bogu. Takie słowa pana Jezusa, gdy go pytano, czy płacić podatki cesarzowi, czy też nie płacić, prawda? I on wyraził te słowa. I wielu teologów dostrzega w tych słowach taki jakby zarys, jakby podstawę pod sformułowaną później zasadę rozdziału Kościoła od państwa. No i to jest paradoks, dlatego że to powiedział Chrystus, czyli to jest chrześcijańska zasada. Mhm. Czyli, czyli w zasadzie mówiłeś o postulatach tutaj, tak? Skoro powoli zamykamy, to, no to, no to takim postulatem jest w naszym chrześcijańskim kraju, chociaż nie powinien być jako chrześcijański, mhm. ale to już tak skrót myślowy, w naszym w praktyce chrześcijańskim kraju fajnie byłoby respektować tą chrześcijańską zasadę rozdziału Kościoła i państwa. No właśnie, mamy a we... ja jeśli można, no. jeszcze dodam od siebie, że mi się taki werset z Ewangelii Jana. Tylko prawda nas swobodzi. Mhm. Tak. Uważam, że jest to, że tak powiem, pasujące tutaj o tyle, że mamy, że tak powiem, świetne przepisy prawa, tylko właśnie trzeba je w prawdziwy sposób respektować. chcieć respektować, i wtedy Bada wszystko się. powinno się udać. Mamy mhm. też 13 rozdział listu do Rzymian, który mówi, że każda władza pochodzi od Boga, że te, które są przez Boga, są postanowione, ale też yy, tu nie chodzi o jakieś, nie wiem, pochwałę dyktatur. Bo tam jest raczej mowa o tych władzach, które po to dostały władzę od Boga, żeby, żeby gonić złoczyńców, a nagradzać tych, którzy prowadzą dobre, produktywne życie, ale w związku z tym mamy przestrzegać pewnych, pewnych obowiązków, również, które ta władza na nas nakłada, prawda? Obowiązki w zakresie podatków, ceł, różnych innych rzeczy. Są pewne obowiązki, skoro jest ta władza, ma prawo pewne obowiązki nakładać, a mamy obowiązek je przestrzegać. Z jednym wyjątkiem. Z wyjątkiem, jeśli ta władza by oczekiwała zachowań, które byłyby sprzeczne z objawioną wolą Bożą. I tu wchodzą w grę przepisy znowu biblijne. Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. To jest ten zakres. Ugraniczenia państwa, tak, sprawy kościelne. To jest historia z dzieł apostolskich, kiedy mhm. zakazano uczniom Jezusa głosić. Władze nakazały tak głosić. ten właśnie apostoł Piotr pokazał, gdzie jest ta granica. Trzeba I powiedział: słuchać. Bracia, czy w obliczu Boga mam, mam nie robić tego, czego Bóg ode mnie oczekuje? Mam go nie słuchać? Ale tu przy okazji nie poruszyliśmy tego wątku, ale tutaj przy okazji warto by może parę słów powiedzieć, czy to, o czym my tutaj mówimy, rozdział kościoła, od państwa, autonomia i tak dalej, i w kontekście tej mm -hmm, wypowiedzi mm -hmm. bardziej słuchać Boga niż ludzi, czy to oznacza, bo są takie kraje, no, Francja Aha. w takim kierunku trochę poszła, że to ma oznaczać, że na przykład no niech kościoły zamkną się w naszych murach i absolutnie nie prowadzą żadnej propagandy religijnej, czyli tego, co Biblia nazywa głoszeniem Ewangelii, no bo ktoś może zarzucić, prawda? Każde, każde wyjście, nie wiem, na zewnątrz, każda jakaś, jakaś impreza, nie wiem, plenerowa w przestrzeni publicznej i tak dalej, druga skrajność, no to może być już z nadmierna ingerencja jakiegoś kościoła w życie społeczne i publiczne. No, ja myślę, że y Żyjemy w świecie pluralistycznym, w którym mają prawo funkcjonować obok siebie różne światopoglądy, religijne i niereligijne obok siebie, różne religijne yy, obok siebie. I tak jak my wszyscy jako ludzie, jako jednostki jesteśmy różni. Jesteśmy jednostkami wolnymi, wolno nam wszystko, ale z drugiej strony naszą wolność ogranicza wolność mojego sąsiada. Mm. Twoja, 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 prawda? I, i, I gdybym chciał swoimi szerokimi ramionami, że tak powiem, oprzeć się i zająć waszą przestrzeń tego stolika, myślę, że czulibyście się niekomfortowo. Yy, więc yy, yy, trzymam ręce tak, żeby nie wchodzić w waszą przestrzeń. <laughs> Prawda, żeby jej nie naruszać, choćby mi nie było do końca wygodnie, prawda? Choćby był stolic trochę za mały, ale wy też macie swoje Już prawa. My, ze myślę, myślę, że <laughs> myślę, że kościoły i z kościołami, i współistnieniem różnych światopoglądów, musimy dzisiaj, nawet wierząc, że chcemy zanieść Ewangelię całemu światu. I że nikt nie może nam tego zabronić, bo to nam Pan Bóg kazał. Ktokolwiek chciał nas w tym y, ograniczyć, mamy prawo powiedzieć. Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Ale nawet w, takiej, w takim podejściu nie możemy narzucać siłą. Nie możemy się narzucać mhm. innym, którzy, gdzie wchodzimy w ich przestrzeń, mhm. w przestrzeń ich budynku, ich wspólnoty mieszkaniowej, ich mieszkania. Nie możemy tego robić z nogą włożoną między framugę a drzwi. Prawda? I dopóki nie skończę, muszą mnie wysłuchać. Więc tak, wychodźmy, ale dostrzegajmy, że są ludzie, którzy też mają prawa. Prawo do spokoju. prawo, Wolność religii to jest również wolność od religii. Tak? Zgadza się. A ja w ramach wolności religii mogę ją głosić, ale drugi w ramach wolności religii może sobie nie życzyć mnie słuchać. Jak mi dzwonię o szóstej rano. <noise> No, powiem, powiem tak. Powiem, ja tak, tak. powiem tak. Jeżeli ktoś chce być obrońcą owych dzwonów o szóstej rano, to nie, powinien mieć żadnych, to nie powinien mieć żadnych moralnych oporów, jeśli obok grupa muzułmanów będzie chciała sobie założyć 5 meczet i żeby Muezin pięć razy dziennie z tej wieży meczetu wzywał do modlitw bardzo głośno. Jeżeli chcą tego, powinni być otwarci również na to. Jeżeli chcą tego, ale nie chcą tamtego, no, to w tym momencie nie tak. powinni mieć rano tych dzwonów. <śmiech> <śmiech> I ostatnie oczywiście Biblia też w ramach tych relacji wzywa do przedostatnie w ramach tych relacji wzywa też do tego, żeby władzę szanować, żeby za władzę się modlić. Chcę jednak zaznaczyć, że Konstytucja nasza mówi, że tak naprawdę władzą to jesteśmy my. <laughs> którzy ją my, my teoretycznie sprawują, to, tak to, są, to są przez nas wynajęci do tego, żeby wykonywać to, co my im zlecamy. A co my robimy, kiedy komuś, komu coś zlecimy, źle, źle wykonuje to, co mu się zlecimy? No mamy, go. mamy prawo go rozliczyć, mamy prawo wypowiedzieć się o nim krytycznie. W związku z tym nie widzę przeszkód, żeby w ramach odpowiedzi na pytanie, ile państwa w kościele, żeby i kościoły, jeśli dostrzegają ze strony państwa, Jakieś no, takie formy, powiedziałbym, dalekie od pożądanych, to wzorem wielu biblijnych proroków, którzy wypowiadali słowa przeciwko państwom, królom, królestwom, przeciwko książętom, można gdy ci gwałcili prawa podstawowe ludzkie. To wielu, wielu z nich się wypowiadało bardzo krytycznie i zapowiadało srogie kary, srogą e, przyszłość. No, mówiąc to, jakby żądając oczywiście pewnej zmiany, wiele tych prorost było warunkowych, prawda? Ktoś tam, Niniwa, z takimi, po takich słowach się nawróciła. Aczkolwiek wielu z nich zginęło. Niektórzy czas skończyli bez głowy, prawda? No, w, w, studniach, w studniach, bez głowy, zgadza się. Y, Często ginęli ze strony własnych pobratymców. Własnych pobratymców. Jaki Moi drodzy, koledzy, naprawdę, świetnie się z wami dyskutowało. Myślę, że tematu nie wyczerpiemy, ale też nie chcę, ja nie chcę wyczerpać was i może nawet tych, którzy będą naszych ukrytych rozmów słuchać. Cieszę się, że mogłem z wami dzisiaj rozmawiać. Dziękujemy. Do zobaczenia dziękuję. następnym razem.